Dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie na ciekawą konferencję w pracownym gronie panelistów i wszystkich Państwa. Odnosząc się do Pani pytania, czy mamy do czynienia z kryzysem solidarności? Rzeczywiście Pani podała bardzo jaskrawy przykład jakby nowego stanowiska socjaldemokracji, w tym przypadku fińskiej, wobec działań ratunkowych, wobec Grecji. Obserwujemy w całej Europie, w wielu także partiach socjaldemokratycznych czy centrowo-lewicowych, nastroje właśnie antyeuropejskie, antyimigranckie, populistyczne i tak dalej. Więc no, jawi się istotne pytanie, czy rzeczywiście mamy do czynienia z generalnym kryzysem Europy Solidarnej, przeciwstawianej, tak jak widzimy tutaj w tytule naszego panelu, Europie konkurencji. Przy czym, jeśli miałbym się jedną małą uwagę odnieść do tego tytułu, to wydaje mi się, że tu jest pewne uproszczenie, ponieważ konkurować, rywalizować można w różnych dyscyplinach, nie tylko pod względem wzrostu gospodarczego, PKB, prawda, o czym była mowa przed przerwą, ale jakość życia, więzi społeczne, kapitał ludzki, kapitał społeczny, właśnie solidarność. Na solidarność również można ze sobą konkurować, czy dobijać się tej solidarności ogólnoeuropejskiej, więc Europę socjalną bardziej przeciwstawiałbym Europie neoliberalnej, czy Europie wolnorynkowej ortodoksji, absolutyzującej właśnie kryteria ekonomiczne, transnarodowy rynek i tak dalej. Ale teraz wracając do pytania właśnie, jesteśmy w takim punkcie, że w Europie, że stajemy w obliczu kryzysu gospodarczego, finansowego, w strefie euro, czy mamy bardziej zaawansować politykę gospodarczą, społeczną na poziomie Unii Europejskiej. To jest ta dyskusja o modelu zarządzania gospodarką, życiem społecznym w Europie. I wobec tego rozbiłbym tę kwestię na dwa bardziej szczegółowe pytania. Po pierwsze, czy warto zabiegać o tą harmonizację, koordynację? Witamy panią europoseł. Zapowiadana pani posłanka Lidia Geringer-Dodenberg dotarła. Bardzo serdecznie witamy i dziękujemy. Wracam do mojego wątku. A więc po pierwsze, czy warto zabiegać o harmonizację, konwergencję, koordynację polityki gospodarczej i społecznej na poziomie europejskim? Czy to ma w ogóle sens? Otóż no, odpowiem krótko, według mnie, nie tylko moim zdaniem, zdecydowanie tak, jeśli poważnie myślimy o procesie integracji europejskiej, o głębszej integracji. Wspólna polityka fiskalna musi iść w ślad za wspólną polityką monetarną, przynajmniej w strefie euro, no, gdzie jedna waluta jest, a 17, prawda, polityk budżetowych. To na dłuższą metę nie zadziała. Nie tylko moim zdaniem, musi być wspólna polityka przemysłowa w obliczu konkurencji z Azji, Ameryki. To też jest według mnie naturalne. A z drugiej strony polityka społeczna, wspólna, wspólnotowa, unijna musi iść w ślad za wspólną polityką gospodarczą, za integracją gospodarczą. Mówiąc tak metaforycznie, dzisiaj mamy do czynienia z taką sytuacją, że ta socjalna lewa noga integracji jest dużo słabsza, czy jest krótsza od prawej, liberalnej czy ekonomicznej nogi i zdaniem wielu obserwatorów właśnie wskutek tego ten proces integracji kuleje. No, ta lewa noga nie nadąża za prawą. Tymczasem problemy
przeciekają z jednego sektora do drugiego, właśnie ze sfery gospodarczej do sfery społecznej, zgodnie z taką koncepcją spillover, właśnie teorią funkcjonalistów, którzy badają proces integracji ekonomicznej. To jest nieuniknione, nieodwracalne i tak musi być. Jest kwestia, jak właśnie będziemy zarządzać tą sferą społeczną w nowej sytuacji ekonomicznej. A teraz drugi aspekt sprawy, czy realna jest harmonizacja społeczno-ekonomiczna w dzisiejszych warunkach. No i tutaj niewątpliwie można wymienić co najmniej kilka barier, które utrudniają tą koordynację. Z jednej strony no, są różne modele instytucjonalne polityki społecznej w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Mamy model kontynentalny, korporacyjny, Niemcy, Francja, z drugiej strony model anglosaski, po trzecie model nordycki, skandynawski, wreszcie mówi się o modelu śródziemnomorskim, a aż wreszcie o modelu wschodnioeuropejskim, postkomunistycznym. Każdy ma swoją specyfikę. I to zróżnicowanie właśnie instytucjonalne jest duże, zgodnie znowu z taką teorią path dependency, czyli akcentującą rolę trajektorii ścieżek rozwojowych. Trudno szukać części wspólnych, aczkolwiek w praktyce rzeczywiście można dostrzec pewną taką hybrydyzację modeli i gospodarczych, i społecznych w ramach Unii Europejskiej. Jest więcej zapożyczeń, transferów, ciekawych rozwiązań, więc to wszystko coraz częściej miesza się ze sobą. Różna jest zamożność oczywiście, poziom rozwoju gospodarczego, społecznego poszczególnych krajów europejskich, co też utrudnia z naturalnych względów harmonizację, koordynację. Wreszcie różne są wartości, na przykład stosunek do rodziny, rola kobiet w społeczeństwie. Wreszcie zmienne polityczne także ograniczają tę integrację społeczną. Myślę o układzie sił wewnętrznych w poszczególnych krajach, lewica, prawica. Kiedyś, przypomnę, 98 rok, w 15 krajach członkowskich Unii Europejskiej, spośród 15 krajów, w 13 rządziła centrolewica, socjaldemokracja. Było dużo łatwiej przeforsować pewne programy socjalne. Dzisiaj w zaledwie kilku państwach członkowskich mamy rządy centrolewicy na 27 krajów członkowskich. A z drugiej strony są bodźce, są takie stymulatory ściślejszej współpracy, ściślejszej koordynacji społeczno-ekonomicznej. No to są przede wszystkim wspólne wyzwania, których bardzo często nie sposób rozwiązać w pojedynkę. Trzeba wspólnie koordynować pewne działania, czy ustanawiać wspólne regulacje. Z jednej strony to jest taka grupa kwestii uniwersalnych, które występują w większości, jeśli nie we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Myślę o starzeniu się ludności, o przemianach w modelu rodziny, rola kobiet inna w rodzinie, w związkach małżeńskich, problem sektora usług i tendencje w zakresie uelastycznienia chociażby prawa pracy i tak dalej. A z drugiej strony jest grupa problemów transnarodowych, których już na pewno nie sposób załatwić czy rozwiązać w pojedynkę. Myślę na przykład o europeizacji rynku pracy, stosunków pracy. To jest nie tylko kwestia migracji zarobkowej, ale świadczenie usług, często przy użyciu telepracy, tak zwana ucieczka miejsc pracy z jednych krajów do innych. To są wyzwania, którymi musi Unia Europejska sprostać. Europeizacja ochrony zdrowia, transfer, mówiąc brzydko, czy eksport biedy, wykluczenia do innych krajów w postaci właśnie niekontrolowanej migracji ludzi bezdomnych, chociażby, o czym była mowa przed przerwą. Więc jest cała gama kwestii, które musi sprostać Unia Europejska. A co do roli Unii Europejskiej, no to tutaj
ta rola jest niepewna. Znaczy, z jednej strony mamy ograniczenia w tej unijnej polityce społecznej, wynikające chociażby z takiej asymetrii traktatowej, gdzie więcej się mówi o celach i zadaniach ekonomicznych niż społecznych. Taki grzech pierworodny z traktatów rzymskich właściwie powielany jest w kolejnych nowelizacjach traktatowych. Z drugiej strony pewne instytucjonalne ograniczenia w samej Unii wynikające z tego, że Unia jest takim państwem regulacyjnym, czy organizmem regulacyjnym, regulatory polity, czy state, więcej jest tam norm niż redystrybucji, niż Unia chętnie sięga po pióro, długopis, ustanawiając pewne standardy, niż po portfel, czy do kieszeni europejskich obywateli. I w związku z tym ta redystrybucja jest rzecz jasna ograniczona. No i wreszcie kończąc już, bo chyba czas przekraczam, są te trudne, zmienne polityczne, te tendencje ostatnich lat w kierunku renacjonalizacji, zwiększonej asertywności, jeśli chodzi o akcentowanie roli interesów narodowych, co utrudnia rzecz jasna zbliżanie się do tej wspólnej polityki społecznej i gospodarczej. To na razie tyle.